Czekajcie, krótkie wideo pokazujące jaki stan naszego rancho jest na dzisiejszy dzień, czyli stan, w którym nie było jeszcze kompletnie nic robione. Tak wygląda. Witajcie, witajcie. Kolejny dzień, czyli drugi dzień porządków około domu. Wszystko ładnie będzie tutaj porobione. Jak widzicie, już jest część odsłoniona. Są pytania, jak podłogę zrobić. Będę ją dzisiaj odkrywał. Podniosę te płyty, które tam są. Zobaczymy, jak ta podłoga wygląda w mieszkaniu. I będę się zastanawiał, co dalej będziemy tam czynić. Na dzisiejszy dzień są plany, gdzieś wyjazd do miasta Jankoi za narzędziami. Piła mi potrzebna ukośna. Tutaj nie widziałem żadnej piły, w sensie jakiejś konkretnej, firmowej, żeby to posłużyło nie na dzień czy na dwa. No jest mi potrzebna na stałe. No zobaczymy. Garaż uprzątnąć, trzeba zrobić miejsce do pracy. No, dzisiaj 27, jak się nie mylę. Zaczynamy. Nowy dzień, godzina 8:00. Chłopcy do pomocy przyjdą o godzinie 9:00, jeżeli przyjdą. No i będziemy lecieć dalej. Dzień trzeci. Witamy. Słoneczny, mroźny poranek. Jest pięknie. Zobaczcie sami. Kury pieją. Co prawda teraz samochód gdzieś w oddali, co rzadko bywa. Trzeci dzień porządków. I dzisiejszy dzień będzie czwartym. Czwartym czy trzecim? Nie, trzecim będzie dzisiaj. Dzisiaj zaczynamy trzeci dzień. Pewnie, że tak. Pozbywamy się nadal tego bałaganu, który tu jest. Pieski sobie oczywiście biegają beztrosko. Choć nie wszędzie mogą. Berta! 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 Idź sюда! Boston! Berta! Boston! I tak to wygląda. Po dwóch dniach pracy. Zobaczcie dalej sami. Tutaj mamy akację. A, o tej akacji, bo później ich nie będzie. Jest to akacja z takimi kolcami. Tutejsi mówią, że ukucie jej powoduje ból i ropienie. I chyba mają co do tego powód, bo widzę, że naprawdę się jej boją. A takie akacje rosną u nas tak. Tutaj jest jedna i tam są takie młode. Jest ich około 3-4, jak widać. Wszystko to będziemy wycinać. Orzech stary też idzie do wycięcia. Uzbierała się kupa drzewa. To wszystko będzie spalone.
Wygląda to z każdym dniem coraz lepiej. Drzewka zostaną wycięte, wszystkie drzewa, które tu rosną, zostają wycięte i posadzimy sobie je dalej, nowe drzewa, owocowe i nie tylko. Z przodu domu może jakaś wierzba płacząca, mała. No witajcie, czwarty dzień. Dzisiaj już na pewno to jest czwarty dzień. Czwarty dzień porządków. Zobaczymy, jak to się ma. Sami zobaczcie zresztą. Coraz więcej przestrzeni. Coraz lepiej to wygląda. Tutaj te betonowe pomieszczenia, które są, raczej zostaną. Nie wiem, czy wszystkie. W każdym bądź razie coś zostanie, będę musiał pomyśleć. Póki co usuwamy to, co jest naprawdę zbędne. I chcę wam tylko ten obraz, który filmuję, chcę, żeby każdego dnia było porównanie, jak to będzie wyglądało. Później pewnie nie będzie to każdego dnia, no teraz są najbardziej widoczne efekty tego, co było. Tak naprawdę to wszystko to ucieka nawet z mojej głowy, jak to wyglądało parę dni wcześniej. Jedziemy dalej z porządkami. Wszystko dookoła wysprzątamy i się bierzemy za ogrodzenie, jak zima pozwoli. Zobaczymy, jaka tu zima będzie w tym roku. W tamtym roku śniegu nie było. Jeden dzień ktoś tam mówił, że jakiś śnieg spadł na jeden dzień i stopniał. No i na dzień 29 listopada tak to wygląda. Bawimy się dalej w rancho. Ogrodzimy, co jest bardzo ważną sprawą dla tych oto morderczych sabak. Psów, chciałem powiedzieć psów. Będą sobie spokojnie biegać cały dzień do woli, żeby miały gdzie zużyć swoją energię. Bo też im ciężko w domu cały czas. Choć to domowe zwierzęta były trzymane cały czas w mieszkaniu. Berta! Idź sюда! No, mała. I takie to harce z rana. Krótkie wideo jeszcze od środka. Bo wszystkiego tam nie widać. Żeby było wiadomo, jak to się zmienia. Wszystko. Dom będziemy ocieplać. Renowację dachówki przeprowadzimy. Drzewo idzie do kasacji. Ono już choruje. Tu jedna odnoga jest w ogóle martwa. No i nie chcemy drzew. Jakby to powiedzieć, że przy domowym podwórku żadnych. Nie będzie to jakby to powiedzieć, utrudniało nam życia. Posadzimy dużo więcej drzew właśnie w sadzie, który zrobimy tam. Z przodu może pojawią się z drzewa niewysokie, ozdobne. Najprawdopodobniej iglaki, coś w tym stylu. Jeszcze konkretnego wczorajszy grill. Metal wszystko dajemy pod płot, żeby łatwo go było zabrać.
jeżdżą tu chłopaki i skupują, to myślę, że to wszystko pójdzie na sprzedaż. Poleży trochę, może coś mi się przyda, coś z tym zrobimy. Aleja Wjazdowa też idzie do likwidacji. Z winogron, nie wiem co z nim zrobimy, spróbujemy jego przysadzić. A tu z lewej strony będziemy robić duże zadaszenie na dwa samochody, jakiś motocykl, rowery, bo garaż niestety jest malutki. Garaż będzie nam robił jak warsztat, można tak to nazwać. Wylewkę trzeba będzie zrobić, nie będziemy tego skuwać, bo jest tego naprawdę dużo. O, wszędzie praktycznie. Także nalejemy 5 cm betonu, postaramy się, żeby to ładnie wyglądało. I z tej strony, jak mówiłem, od bramy wjazdowej robimy zadaszenie na dwa samochody. Tu będzie taras. Z jednego okna robimy wyjście na taras. Bardziej ten szczytu, a szczytu. Tu prawej strony, co okno jest. Zostawiamy je, nie wymieniamy. Okna już są zamówione. Przyjadą za 2 tygodnie i mam nadzieję, że będą wstawione. Z tego okna robimy wyjście na taras. I taras, no, zobaczymy, jaki będzie duży. Będzie z tej strony domu. Żeby można z sypialni wyjść sobie na tarasik. Poczywać. No nie ma tutaj za bardzo większych możliwości, żeby taras zrobić z którejkolwiek strony, tylko zostaje ta strona. Tu postaram się też zrobić taras. Tu wszystko jest nisko. Nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, na razie nie wiem, nie mam pomysłu na to. Pewnie z biegiem czasu przyjdzie nam jakaś idea. Żeby to było też w deskach wszystko oburzone. No w deskach czy też takie sztuczne są też deski tarasowe. Nie wiem, czy to jest do dostania. Nawet by było to lepsze w tym miejscu. Tak, żeby wchodzić sobie na ten tarasik. No już tutaj obuwie, żeby nie było brudne. Stolik do posiedzenia, żeby drzwi były otwarte. Z drzwiami też coś pokombinujemy, może jakieś przesuwane zrobimy tutaj. O, wychodzi Boston. Boston! No już, już. Boston! Nie prygaj, nie prygaj na mnie. Dzień 5, 30 listopada. Przywitała nas to taka bardzo ponura pogoda. Duża wilgotność. Nic. No, tak jak widzicie. Do bani. Może słońce dzisiaj wstanie gdzieś za tej mgły. Jak na razie to jest nieciekawie, ale wiatru nie ma. Nie taka tragedia. Boston! Co ty działajesz? Może trawę je prosto. Tak, trawę. Boję się, żeby czegoś nie zjadł. Niepowołanego. Nie wiem, co tu na tym terenie jeszcze można znaleźć. Wczoraj nic nie było robione. Paliliśmy tylko gałęzie i skrzynki drewniane. To wszystko, co tu jest, to pójdzie i tak do spalenia.
To co widzicie przed nami, wszystko drewno, dlatego że tam jest masa gwoździ. Ciąć to praktycznie niemożliwe, żeby to pociąć bez strat narzędziowych. Dlatego wolę to spalić. I w ten sposób unikniemy niepożądanych strat. A tutaj z wyciętych drzew i tak będzie sporo gałęzi na rozpałkę i na, no, głównie na rozpałkę do węgla. A następny rok, czy może już będzie ogrzewanie, założymy drugie elektryczne, ewentualnie jak gaz podciągną, to zrobimy ogrzewanie gazowe, ale to się okaże. Najważniejsze, żeby trzy fazy mi tu tutaj podłączyli, ale dopóki papierów nie mamy, to nic z tego. Będą papiery, będziemy pisać o trzy fazy. Trzy fazy będą i można kocioł, czyli piec, zmieniać na elektryczne. Wszystkie rury wam tam kiedyś pokażę, co jest w domu. Będziemy wywalać, bo jest to straszne. Rury są nieefektywne, jakieś starego typu ogrzewanie grawitacyjne, no, na dużą ilość węgla czy opału. Kiedyś jak było wszystko tańsze i dostępne, to nie widzieli powodów, żeby drugie systemy wprowadzać. A to nasza Brytnej patrzy sobie za okna. I taka to pogoda. O. No, na razie ostatni dzień listopada. Taki smutny. Jesteśmy w dniu 2 listopada. Prace idą może nie za szybko, ale do przodu przynajmniej. Tak się zmienia widok naszego rancha. Śmieci coraz więcej przybywa do wywiezienia i drzewa do spalenia. Nawet nie wiem, skąd to się bierze. Ale pomału, pomału, jedno na drugie i o, proszę. Drzewa ciągle czekają do wycięcia. I można sobie popatrzeć różnicę. Potem zrobimy porównanie wszystkiego za kilkadziesiąt dni. Już nie kręcę każdego dnia. Wczoraj opuściłem. Kręcenie i tak to wygląda na 2 listopada. Śniegu nie ma, jest ponuro, nie za ciekawie, nie jest zimno, 5 stopni czy 6, jutro ma być ładniej przez cały tydzień. My lecimy z koksem dzisiaj, najprawdopodobniej zamówimy węgiel, bo się pomału kończy, to co zostawili i to co kupiliśmy, 2 worki. Będziemy się zajmować w środku robieniem zlewu tymczasowego, żeby było wygodnie jakoś żyć, dopóki wszystkiego nie ogarniemy. Jest jeszcze, o, zobaczcie, jeszcze dużo pracy przed nami. Jeszcze dużo pracy. Boston trawę wpierdziela. Tu nasza toaleta, która została przylepiona do tej kolejnej przylepki. A
ale my to poprawimy i scalimy w jedną całość. Przestraszmy się. Czego? W basenie mamy wodę, można się kąpać. Czeka na remont. Przyjdzie na jego czas. Trzeba to pozmieniać. Wiele rzeczy. Myślę, że będziemy się w nim kąpać, nie będziemy jego ruszać stąd. No to na tyle. A może przejdziemy się tutaj tam. Przejdziemy się tam. Znaczy, no, nie będziecie znać różnicy, bo nie jestem w stanie wszystkiego zawsze pokazywać. Siatka została rozebrana. Z tej strony chaszcze, gałęzie powyciągane. Teraz czekam na sprzęt, żeby to wykosić. Te kamienie też pójdą. Trzeba szybko myśleć, gdzie pójdą. Czy coś z nich będziemy robić? Czy pójdą? No, psy sobie pohasają w tym miejscu. No, dla nich jest git. Tylko żeby sobie krzywdy nie zrobił jakiś. Siatkę też stąd będziemy zabierać i stawiać nowo. Mamy tu jakieś rury, które się mogą przydać. Nie wiem do czego, ale są dosyć porządne te rury. Takie sowieckie. Może je wykorzystamy do czegoś. Te wszystkie drzewa też pójdą w cholerę. Tu zrobimy, jak wspominałem, taras i wyjście z sypialni. Trzeba będzie coś wymyśleć. Co tu posadzić przed domem? Nie będę się was pytał, dlatego że... dlatego, że nie wiadomo, kiedy to wideo wyjdzie. O, tam teraz dobrze widać spalony dom. Dach się trochę spalił. Ktoś tam przychodzi, sobie herbatę robi. Ostatnie dni. No ładnie, ładnie. Pięknie. Trzeci listopada. Porządki idą dalej. Pogoda, jak za bardzo sprzyja, choć prognozy wczoraj były takie, że będzie słońce. Ja na razie wiaterek i pochmurnie. Tu powadą. Znikają kolejne drzewa. Jest ich coraz mniej. Być może dzisiaj znikną wszystkie. Zobaczymy, jak chłopaki się wyrobią. Za chwilę przyjeżdża węgiel, którego trzeba kupić tonę. Na dobry początek. Zobaczymy, ile tona starczy. Zapiszemy datę i ile w tym piecu cudownym nam to wytrzyma. Piec nie jest za bardzo energooszczędny. Wszystko idzie w komin praktycznie. No ale nic nie zrobimy. Coś tam grzeje. Co prawda palić w nim nie za bardzo. Nie za bardzo mi to wychodzi.
On się pali, pali, ale temperatury to za bardzo nie nabiera. Zobaczymy. Przywiezie dzisiaj drugi węgiel. Bo wcześniejszy jakiś tu leżał, co oni kupili w workach, to nie za bardzo się palił. Zobaczymy, jak ten się będzie palił. Tak, tu jedna akacja spadła z tej strony i tam jeszcze mniejsze drzewka też spadły. Już. Chłopaki przyjdą. Dzisiaj będą działać dalej. Mam nadzieję, że te wszystkie akacje już pospadają i trzeba będzie to rozpilić. Z akacją jest to taki jest jeden problem. Że ta akacja, o, akacja ma takie kolce, tak? I ukucie tym kolcem powoduje straszny ból i opuchnięcie. Nie wiem, ponoć to jest, ropa się też zbiera i tak dalej. Ja się skaleczyłem w dwóch miejscach, tam nic takiego nie zauważyłem. A tu zauważyłem, że opuchnęła ręka, tak. W tych miejscach opuchlizna się pojawiła, no ale żadnej ropy i tak dalej nie było. Tu stoi studnia, z której będziemy brać wodę. Brać wodę do może basenu. Zobaczymy, czy to się nadaje. No i tak, tu drzewka mniejsze padły. To by było na wszystko na dzisiaj. Zobaczcie sobie. Tu jedno drzewo. Mam nadzieję, jak przyjedzie z koparą, to mi to wszystko wywali. I tu drugie drzewo jeszcze było. Świat zabiera, a czy ten świat się odsłania przed nami. Następuje jasność. Mam nadzieję, że będzie kiedyś całkiem jasno. No dobra. Psy sobie tam baraszkują, kopią doły. Trzeba je przywołać, bo przyjedzie węgiel. To na razie. 3 listopada, przystanek Rosja. Rancho Krymskie. Padam. Tyle krzaczorów do spalenia. A tam jeszcze leży. Blisko domu. Tyle samo co tutaj. Masakra. Wszystko to same igły.